Damian Jonak, przygotowujący się do obrony pasa WBC młodzieżowego. Widzieliśmy Cię dzisiaj w dobrych 10 rundach sparingowych, między innymi z Matolci. Mógłbyś się troszkę tutaj opisać? Znaczy, dzisiejszy sparing akurat wyszedł, powiedzmy, na średnim poziomie. Wcześniejsze dwa sparingi, które były właśnie z Matolczym, uważam, że były dużo lepsze, no ale wiadomo, w każdych przygotowaniach przychodzi lekkie przemęczenie i najważniejsze jest to, aby forma przyszła w dzień walki i do tego dążę i mam nadzieję, że właśnie z biegiem czasu troszeczkę się zregeneruje i w walce będzie super. Wiadomo, że najważniejsza jest walka, nieważne są sparingi, ale podobno poprzednie sparingi poszły dużo lepiej, podobno Matolczy leżał na deskach. Znaczy tak, no nie ukrywam, pierwszy sparing akurat był dwa razy liczony, w drugim sparingu też był podłączony, ale no tak jak powiedziałem, sparingi jest to rzecz drugoplanowa, bardzo się z nich cieszę, że wychodzą mi dobrze i na tym etapie przygotowań uważam, że przebiegają w taki sposób, jaki powinny przebiegać, ale tak jak powiedziałem, najważniejsza jest walka i mam nadzieję, że w ringu pokażę dobrą formę i dużo lepszy boks niż ostatnio. Kłopotów z wagą żadnych nie ma, tak? Usłyszeliśmy różne historie na temat Twojej wagi. Jeśli chodzi o moją wagę, to no, mogę się pochwalić, że naprawdę jeśli chodzi o przygotowania, już od, można powiedzieć, 3 tygodni praktycznie boksuję na wadze i cały czas tą wagę trzymam sobie w jakimś odpowiednim limicie. Teraz praktycznie po takim cięższym treningu mam limit w swojej kategorii. Waga moja po treningu waha się między 70 a 71 kilo, więc jest to waga bardzo dobra. Nawet kiedyś miałem już niedowagę po treningu, więc no, a waga jest optymalna i uważam, że przygotowania przebiegają tak, jak powinny przebiegać. Swojego rywala widziałeś? Było tutaj zawirowania, było bodajże 3 kandydatów wcześniej, czy 2, ten jest 3. Widziałeś go na taśmach? Znaczy, jeśli chodzi o mojego rywala, no właśnie były troszeczkę zawirowania, ale no, dotychczas nie udało mi się go zobaczyć na taśmie. Wydaje mi się, że przed walką tutaj teraz w piątek trener dostanie tą taśmę i będę mógł go obejrzeć. Ale już uważam, że nie jest to najważniejsze. Po prostu muszę poprawiać swoje błędy, wykonywać polecenia trenera, które w narożniku mi przekazuje i uważam, że w walce będzie wszystko dobrze. A zawirowania były spowodowane tym, że no, mój promotor, pan Andrzej Wasilewski, chciał dobrać mi takiego przeciwnika, aby naprawdę był, że tak powiem, dyspozycyjny i naprawdę poprzeczkę postawił bardzo wysoko. To już trzecia twoja walka w ostatnim czasie na Śląsku. Była walka z Szubowem w Katowicach, potem w twoim rodzinnym Bytomiu. Teraz znowu w Katowice, na pewno będziecie wspierać wielu przyjaciół ze Śląska. Nie czujesz się jakiejś presji w związku z tym? Znaczy akurat jeśli chodzi o Śląsk, za każdym razem bardzo się cieszę, że tam mogę walczyć. Wywodzę się z tego regionu i bardzo, bardzo się cieszę, że mogę boksować przed śląską publicznością. Z tego miejsca i gorąco wszystkich pozdrawiam i liczę na gorący doping. Będzie tam wielu rodowitych Ślązaków, którzy też są członkami Związku Solidarność, którego ja jestem. Związek ten bardzo mnie wspiera. I naprawdę wiem, że będzie ich bardzo dużo na tej gali i liczę ich na ich głośny doping. No, liczymy na efektowną walkę, dziękujemy za wywiad i powodzenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców Boxer.org. Pozdrawiam serdecznie.